Dzień dobry, Jakub Gawron. Witam państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody na najbliższy weekend. Dziś o godzinie 00, 00 Polska zaczęła dostawać się pod wpływ niżu i frontów atmosferycznych związanych z tym niżem. Ośrodek niżowy będzie stopniowo przemieszczał się nad południową Skandynawię a to gorące powietrze, które znajduje się w tym wycinku ciepłym wycinku niżowym, będzie docierać na coraz większy obszar polski. Napływ tego powietrza będzie z południowego zachodu i będzie to właśnie powietrze pochodzenia zwrotnikowego z nad Afryki, które będzie bardzo gorące i zawierające sporą dawkę wilgoci. Już dziś nasuwanie się tego powietrza spowoduje, że nad Polską sytuacja zrobi się nieco bardziej niebezpieczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o burze. Prognoza burz na dzisiaj zakłada, że w zachodniej połowie kraju należy spodziewać się intensywnych zjawisk w trakcie burz. Na obszarze żółtym opady deszczu mogą dochodzić do 20, lokalnie 30 mm, i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Nieco bardziej dynamiczny przebieg prognozowany jest dla południowo-zachodniej Polski. Tutaj kolor pomarańczowy sugeruje, że te zjawiska będą jeszcze bardziej niebezpieczne. Opady deszczu mogą dochodzić do 30-punktowo, nawet 40 mm, a porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Z tego powodu, właśnie dla obszaru Polski Zachodniej, wystawiono ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Ten grad może występować na tych, na bu, w tych burzach na obszarze całej Polski Zachodniej. Dodatkowo dla południowo-wschodniej Polski zostały wystawione ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Te ostrzeżenia ważne będą do niedzieli włącznie i w tym obszarze należy spodziewać się tego, że temperatura maksymalna osiągać, a nawet przekraczać będzie 30 stopni Celsjusza. Jak spojrzymy na mapę prognostyczną na dzisiaj, to widać, że te 30 na mapach pojawiają się również w zachodniej Polsce. Najcieplejszym miejscem dzisiaj będzie południowo-zachodnia Polska, tutaj nawet do 32 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie z kolei na biegunie zimna, w suwałkach, tutaj 26 stopni Celsjusza. Ale w całym kraju bardzo ciepło, w zachodniej połowie kraju właśnie te. Przelotne opady deszczu i burze z Gradem. Najspokojniejsza, najładniejsza pogoda na wschodzie kraju, gdzie po przejściu frontu to zachmurzenie, które jeszcze występuje nad tym regionem Polski, w drugiej połowie dnia stopniowo będzie ustępować, pojawi się słońce, zrobi się gorąco i jeszcze spokojnie. Niestety spokojnie w tym regionie nie będzie już w nocy. W nocy strefa burz stopniowo zacznie przemieszczać się również właśnie nad Polskę Wschodnią. I tak jak widzimy na mapie prognostycznej burz jedynie na krańcach wschodnich to prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest nieco mniejsze na pozostałym obszarze kraju. Należy spodziewać się tego, że miejscami te burze będą się tworzyć i będą gwałtowne. Na południowym zachodzie Polski ta gwałtowność jest. Jeszcze większa. Tutaj wciąż opady deszczu do 30 lokalnie nawet 40 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę, z kolei na pozostałym obszarze zaznaczonym kolorem żółtym, te wartości będą nieco niższe opady deszczu do 20, lokalnie 30 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, to noc będzie ciepła, a miejscami nawet tropikalna. Temperatura minimalna od 16-17 stopni na północnym wschodzie Polski, do nawet właśnie 20 stopni na zachodzie i miejscami na południu kraju. Więc po tym gorącym dniu czeka nas również bardzo ciepła noc. Stąd wypoczynek nocny może być jednak nieco utrudniony. W sobotę strefa burz przemieści się nad wschodnią Polskę, a z kolei na zachodzie kraju pogoda zacznie się nam nieco uspokajać. Te najgroźniejsze burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę, opadami deszczu do 30 punktowo, nawet 40 mm prognozowane są właśnie w rejonie Polski wschodniej i południowo-wschodniej. Z kolei w centralnej Polsce, tak bardzo szeroko rozumianej, należy spodziewać się burz nieco słabszych, ale również niebezpiecznych z porywami wiatru. Lokalnie do 80 km na godzinę i opadami deszczu do 20-25 mm. Najmniejsza szansa na wystąpienie burz będzie na zachodzie kraju, gdzie już po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze, już niezwrotnikowe, a polarne morskie. Jak spojrzymy na mapę temperatury, to widać wyraźnie, że właśnie w rejonie Polski północno-zachodniej, zachodniej robi się nieco chłodniej, z mapy znikają już te 30, 30 stopni jeszcze miejscami na południowym wschodzie Polski i tutaj wciąż właśnie obowiązywać będzie to ostrzeżenie przed upałami z kolei na zachodzie kraju od 24-25 stopni do 26 stopni w Polsce centralnej. Więc to zróżnicowanie temperatury związane z napływem chłodniejszej masy powietrza zacznie się dość wyraźnie zaznaczać. Nad samym morzem będzie jeszcze chłodniej tutaj temperatura maksymalna, nawet około 22-23 stopni Celsjusza. W nocy z soboty na niedzielę najspokojniej będzie na zachodzie Polski, tutaj już nie spodziewamy się burz, z kolei we wschodniej połowie kraju wciąż zalegać będzie ta bardzo ciepła, wilgotna masa powietrza, oddziaływać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, a co za tym idzie, będą to idealne warunki do tego, żeby burze, które wystąpią w ciągu dnia, występowały również w ciągu nocy. Najgroźniejsza sytuacja możliwa jest na południowym wschodzie kraju. Tutaj wciąż możliwe są pory wiatru do około 90 km na godzinę i deszcz do około 30-40 litrów. Na metr kwadratowy w przypadku burz. E, strefa intensywnego deszczu i również burz. E, prognozowana jest na pogranicze Dolnego Śląska i opolszczyzny. E, tutaj też lokalnie może spać trochę więcej deszczu, nawet do około 40 mm. E, z kolei na pozostałym obszarze zaznaczonym kolorem żółtym e, te zjawiska wciąż będą gwałtowne. Ale nieco mniej intensywne, zwłaszcza jeżeli chodzi o deszcz, tutaj opady deszczu do około 30 mm, ale poryby wiatru wciąż punktowo mogą osiągać nawet 80 km na godzinę. Najcieplej w nocy z soboty na niedzielę będzie na południu, południowym wschodzie Polski. Tutaj lokalnie może pojawić się nawet 20 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze chłodniej, zdecydowanie chłodniej na północnym zachodzie Polski. Tutaj temperatura minimalna nawet około 10 stopni Celsjusza, więc widać wyraźnie, jak chłodna jest ta masa, która zacznie napływać za tym frontem chłodnym. W niedzielę sytuacja burzowa nieco się uspokoi, a przynajmniej ograniczy się obszarowo, ponieważ obszar, gdzie jest największe prawdopodobieństwo wystąpienia silnych burz, ograniczać się będzie do tak szeroko rozumianej Polski południowo-wschodniej. Niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia burz. Będzie również na północny zachód od tej strefy. Te burze miejscami mogą być gwałtowne, z opadami deszczu do około 30 litrów na metr kwadratowy, porywami wiatru nawet do 75-80 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperaturę, to bardzo dobrze będzie widać to zróżnicowanie termiczne nad Polską. Na zachodzie kraju, gdzie zalegać będzie to chłodniejsze powietrze, ale gdzie będzie też oddziaływać strefa frontowa i w związku z tym będzie więcej chmur, występować będą intensywniejsze opady deszczu, również jednostajne, nie tylko przelotne. Tutaj będzie zdecydowanie chłodniej. 19 stopni w Gdańsku, 20 stopni w Opolu, na pozostałym obszarze Polski Zachodniej, 23-24 stopni Celsjusza zdecydowanie chłodniej niż w poprzednich dniach. Z kolei na południowym wschodzie kraju powinno być sporo słońca i tutaj temperatura maksymalna nawet do 32 stopni Celsjusza. Więc różnica temperatury pomiędzy tymi najchłodniejszymi obszarami a ciepłymi będzie bardzo, bardzo duża, co też może przekładać się na gorsze samopoczucie. Poniedziałek już nieco spokojniejszy, choć wciąż miejscami pojawiać się mogą burze. Ale trochę chłodniejszy. Temperatura maksymalna jeszcze lokalnie na Podkarpaciu może wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza, ale na pozostałym obszarze będzie jednak chłodniej od około 20 stopni miejscami na zachodzie do 24-25 stopni w Polsce centralnej. Wtorek środa później zapowiadają się szczególnie chłodno na przeważającym obszarze Polski, ale od czwartku wygląda na to, że powróci ciepło, więc ten zmieniający się weekend z tak. Dynamiczną pogodą będzie też trochę takim przedsmakiem tego przyszłego tygodnia, kiedy będziemy mieli okresy z dużą ilością zakmurzenia, ze sporą ilością deszczu i chłodniejsze, przeplatane takimi cieplejszymi, jeszcze letnimi wartościami temperatury. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i życzę wszystkim pięknej pogody.